Zdrowie to jest coś tak bardzo złożonego gdzieś tam, w czymś, co się poruszamy, że nie powinno to być traktowane emocjonalnie. To powinno być traktowane merytorycznie, to powinno być traktowane na bazie po prostu tego, co jest realnie sprawdzone, co działa. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Lepiej teraz. Dzisiaj znowu odcinek bardzo, bardzo biznesowy. Powoli wracam, zahaczam znowu jakby o tematy biznesowe. Odchodzę nieco od tematów rozwojowych i filozoficznych, filozofii stoickiej. No ale tak naprawdę mój Podcast jest w kategorii biznes i bardzo chciałbym zajmować się i pomagać Wam rozwijać właśnie tematy biznesowe. Mój dzisiejszy gość, Michał Głukiewicz, to człowiek, którego poznałem już jakiś czas temu. Poznałem go poprzez Grega Albrechta z Greg Albrecht Podcast, który już występował kilkukrotnie w podcaście Lepiej Teraz i po ludzko pieniądzach. Greg zainwestował w startup, który stworzył wraz z Tomaszem Stykiem właśnie Michał. Mam na myśli Sandoz. Sandus jest to taki produkt bardzo nowoczesny, można powiedzieć, usługa z produktem XXI wieku. I dzisiejsza rozmowa będzie nie tylko na temat biznesu, ale będzie również na temat zdrowia, i tematy około zdrowotne będą w tym odcinku. Poruszane. Moi drodzy, zanim przejdę jednak do przedstawiania mojego gościa, zapraszam Was do Polucko o pieniądzach. Tam czeka na Was już odcinek, który nagrałem z Marcinem Mioduszewski, też na temat przedsiębiorców, którzy inwestują i jak to robią. Także wracając do mojego dzisiejszego gościa, lepiej teraz. Michał Głukiewicz jest założycielem firmy Sandus i Nutricus, który wraz z Tomaszem Stykiem tworzył pierwszą w Polsce firmę tworzącą suplementy 21 Wieku. No i spotkaliśmy się z Michałem, żeby przybliżyć Wam tematykę startupów, na przykładzie Sandus, właśnie producenta indywidualnie dobieranych suplementów, połączonych z usługą specjalnych badań. Proszę Państwa, nie jest to suplement, który kupujemy na półce, gdzieś tam w sklepie czy w aptece. Jest to pudełko, które otrzymujemy pocztą z saszetkami trzydziestoma, jedną saszetko na każdy dzień, która zawiera różnego rodzaju kapsułki, suplementy, proszek i korzystamy z tego i otrzymujemy to na podstawie badań, specjalnych badań. Z usług Sandoza korzystają głównie osoby, które, których zły, Tryb życia doprowadził do takiej konieczności podjęcia, można powiedzieć, takich radykalnych kroków, a wiemy, że jest cała masa takich ludzi, którzy chcą dbać o swoje zdrowie na co dzień, by nie doprowadzić do takiego momentu, że już jest za późno, i już mamy poważne choroby. Kim jest Michał Głukiewicz? Michał jest absolwentem SGH. W branży Health tech funkcjonuje już od 7 lat z dużym nakierowaniem na dbanie o zdrowie przed chorobą. No i stworzył prężnie rozwijającą się klinikę dietetyczną Nutricus, która w swoim portfolio może pochwalić się współpracą z mistrzami olimpijskimi, mistrzami świata, zawodnikami KSW oraz FEN oraz uczestnikami rajdów Dakar. I w trakcie rozwijania Nutricusa, który obecnie oferuje celowane diety na bazie badania włosa oraz diety dla sportowców, głównie w amatorskim triatlonie, nauczył się, Michał nauczył się tworzyć rozwiązania nastawione na prostotę i skuteczność. I na tej podstawie rozwija pierwszą w Europie firmę zajmującą się suplementacją szytą na miarę, w której wcześniej wymienione cechy tworzą kierunek jej rozwoju. Prywatnie jest pasjonatem fotografii, podróży, no i jest bardzo ciekawy otaczającego go świata. Wiem, że lubi ćwiczyć sztuki walk. Sam pochwalił się w tej rozmowie. Dowiecie się, jak stworzyć startup z nowoczesnymi suplementami, jak będzie wyglądała suplementacja właśnie w XXI wieku, jakie jest podejście Polaków do suplementacji, jak uniknąć kupowania właśnie takich suplementów od oszustów, zalety korzystania właśnie z dedykowanych suplementów. Przypominam, że sam zaczyna Korzystać z takich suplementów, żeby doprowadzić swój, swoje zdrowie do porządku, jak poprawnie dobrać odpowiednie dla nas składniki, bo jak wiemy, każdy organizm jest inny i wydaje mi się, że każda osoba potrzebuje czegoś innego, więc ma to sens. No i w dzisiejszym epizodzie, moi drodzy, jest prezent dla Was, dla słuchaczy lepiej teraz. Wpisując specjalną, specjalny kupon w sklepie Sandoz, Sandus, sandus.io, strona sandus.io, kupując ten produkt otrzymacie zniżkę. Normalnie ten produkt kosztuje 200 zł miesięcznie. Jest tam 30 saszetek na cały miesiąc, każda saszetka na jeden dzień, ale dzięki temu kuponowi Lepiej Teraz otrzymacie go za 59 zł. Link jest w artykule na stronie lepiejteraz.pl lub po prostu wejście na stronę sandos.io. Ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego wstępu no i zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Michałem Gołkiewiczem na temat idealnego suplementu, dla zapracowanych przedsiębiorców i pracowników korporacji. Cześć, Michał. Cześć, Radku, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś do, do mojego podcastu. Lepiej teraz. Od dłuższego czasu chciałem z tobą porozmawiać. Od dłuższego, od dłuższego czasu chciałem z tobą porozmawiać, bo słyszałem o tobie od Grega Albrechta z Greg Albrecht Podcast. Moi drodzy, zapraszamy na podcast Grega. Z tego co wiem, Greg zainwestował w twoją firmę. Czy dobrze? dobrze mówię? Tak, zgadza się. Greg jest inwestorem w Sandows. Jakiś czas temu, no prawie na samym początku, gdy, gdy ten pomysł tak naprawdę zainicjowaliśmy, no, pomyśleliśmy o Gregu, tak samo o Piotrze, jako o takich pierwszych inwestorach, z którymi moglibyśmy właśnie współpracować. A powiedz mi dla słuchaczy, którzy Ciebie nie znają. Kim jesteś, poza tym, że jesteś właścicielem sandów? Kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz? Ja od dłuższego czasu zajmuję się tematami związanymi ze zdrowiem i tak naprawdę od praktycznie początku gdzieś tam mojej kariery zawodowej skupiam się na tematach wsparcia ludzi w kwestii ich zdrowia. To, co jest ważne, to jest to, że my skupiamy się w, jakby na temacie zdrowia w kwestii takiej mocno profilaktycznej i w kwestii takiej. Wsparcia zdrowia przed chorobą, czyli jak możemy pomóc naszemu klientowi, żeby po prostu mógł żyć lepiej, mógł żyć po prostu zdrowiej, mógł żyć w wygodniejszy sposób, który jest po prostu do niego maksymalnie dopasowany. Mówisz bardzo tak tajemnicze zdrowie. Wy rozumiem, że przygotowujecie, z tego co wiem, przygotowujecie coś takiego jak badania, tak, i na podstawie badań dobieracie odpowiednie dawki nie leków, tylko suplementów, tak? Tak, jak najbardziej to się zgadza. Może tak jeszcze w kategorii, jakby wracając też jeszcze do wcześniejszego pytania, kim jestem? My swoją przygodę w ogóle z moim wspólnikiem Tomkiem zaczęliśmy od tematu personalizowanej dietetyki, czyli zaczęliśmy od czegoś takiego, że zadaliśmy sobie pytanie, jak możemy spowodować, żeby sama dieta była wygodniejsza, prostsza, bardziej dopasowana do naszych klientów, a w szczególności i Problem, który zaczynamy zauważać i który zauważyliśmy już od dosyć, dosyć dawna, to jest to, w jaki sposób możemy spowodować, żeby ludzie realnie korzystali z, z dopasowanej diety, którą, którą im ofer oferowaliśmy. Na tej podstawie właśnie zaczęliśmy temat Sandows, który, tak jak wspomniałeś, jest personalizowanym suplementem, czyli suplementem, w którym my dopasowujemy odpowiednie składniki do danej osoby i, i dopasowujemy ich ilości, dzięki czemu sam produkt jest no, po prostu maksymalnie odpowiedni do twojego stylu. Do życia, do Twojego zdrowia. Sandus to jest, pamiętam, bo ja jakieś kilka miesięcy temu zamawiałem to. To jest takie pudełko, w którym są saszetki na 30 dni 30 saszetek na każdy dzień. I tej saszetce jest taki proszek, który się wsypuje do wody. I oprócz tego jest druga saszetka, druga część tej saszetki jest z jednego dnia, gdzie są jakieś kapsułki różnego rodzaju tabletki do połykania i można popić tym proszkiem, tak? Zgadza się, my nastawiliśmy się w ogóle, gdy zaczynaliśmy temat pracy z, z tym produktem Sandows, my nastawiliśmy się na to, żeby samo rozwiązanie było w maksymalny sposób uproszczone. Dlaczego? Dlatego, że gdy wcześniej, właśnie, tak jak wspomniałem, pracowaliśmy z dietami, zauważyliśmy, że większość ludzi ma największy problem z tym, że tej diety po prostu nie stosuje w takim sensie, że styl życia, który prowadzą, ciągły pęd, ciągłe, ciągłe zadania, które gdzieś tam realizują, powoduje, że rozwiązania, które dla nich przygotowaliśmy, po prostu rozlatywały im się w czasie. Dlatego my z czasem zaczęliśmy, się te, zaczęliśmy sobie też zadawać pytanie, w jaki sposób możemy przygotować rozwiązanie, które będzie uproszczone. Dlatego doszliśmy do takiego rozwiązania, w którym dostarczamy 30 saszetek raz w miesiącu No i mamy jedną saszetkę dziennie, którą możesz ze sobą wziąć do pracy, możesz wypić po śniadaniu, tak żeby mieć maksymalnie dopasowane rozwiązanie i tak, żeby to było dla ciebie maksymalnie wygodne. No właśnie, to no, fajnie to pudełko wygląda, bo powiem ci, że pierwszy raz je zobaczyłem w lodówce w Habchabie Kolega Graba, Pozdrawiamy. <laughs> słynny, słynny właściciel Grabobazy, największej bazy kontaktów, zasobu, w kontakt, kontaktów w Polsce z Habchabu. on właśnie coś takiego w lodówce trzymał, nikt mu nie ukradł, bo w Hub Hubie, prawda, jest ok, w kamery. No i zapytałem go, co, co on tam zapichci sobie, a ja on mówi, a takie coś, nie? no dobra, no i zachę, za, za, zachęcił mnie i, i też zamówiłem, bardzo to wygodne jest rzeczywiście. I czy to jest dla osób, które po prostu pracują w korporacji, źle się odżywiają, nie wiem, mało sportu uprawiają, czy to jest też dla sportowców, dla ludzi, którzy właśnie dbają o siebie? Tak naprawdę my jesteśmy w stanie dopasować się do każdego stylu życia. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej z sandą skorzystają właśnie osoby, które mają jakieś problemy ze, swoim, ze swoją dietą, z utrzymaniem tej diety, czy z utrzymaniem w ogóle tematów związanych ze stylem życia. Dlatego, że wtedy, w tym przypadku, my możemy właśnie zidentyfikować, gdzie są konkretnie problemy, o których mówimy, i do tych problemów po prostu się dopasować i te problemy zacząć z tą osobą rozwiązywać. To co jest ważne, u nas też, jeśli zaczynasz korzystać z sandowl, otrzymujesz wsparcie dietetyka, czyli sam dietetyk cały czas monitoruje skład, który do ciebie przyjeżdża raz w miesiącu, ale też podpowiada ci inne elementy związane z twoim stylem życia, które możesz zmienić. Dlatego też my wychodzimy z założenia, że ta zmiana powinna być bardziej kompleksowa i taka szersza. Oczywiście zawsze to zależy od danej osoby. tak? Niektórzy wolą jakby mieć sam, sam Sandow w sensie pudełko, niektórzy podchodzą do tego szerzej, natomiast my zawsze zachęcamy, do tego, żeby podejść do tego właśnie w szerszy sposób. No ale poczekaj, Michał, macie dietetyka, No ale ktoś, bo wcześniej powiedziałeś, mówiłeś mi, że wy też badania robicie, prawda? Robicie badania. Bo ja kiedy chciałem mieć ten Sandos, to musiałem wypełnić ankietę. I tam są bardzo osobiste pytania, naprawdę bardzo osobiste pytania, no ale wierzę w was, waszą dyskrecję. Nie powiem jakie pytania, w każdym razie każdy, kto wejdzie na stronę sandus.io, przekona się sam, jakie są pytania, jeżeli jest zainteresowany spróbowaniem, pierwszy miesiąc przynajmniej, jako słuchacz, lepiej teraz też będzie mógł skorzystać z pewnej promocji, ale o tym później powiemy. Ja bardziej chciałem zapytać, kto to tak naprawdę sprawdza? Mówisz, my sprawdzamy, czy to są lekarze, czy to ty siedzisz z kolegą i słuchaj, ten ma tutaj, widzę, <śmiech> kiepskie, <śmiech> kiepsko stętnym na przykład, nie? odpoczynkowe. Wiesz o co chodzi. Jak najbardziej to jest. Częste wysypki. Co mu damy? Józef, dosypnie, jak to wygląda. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Na wstępie tylko powiem, że sam wywiad, czyli sam ten pierwszy krok sprawdzenia tego, jakich składników potrzebujesz, co my ci rekomendujemy, to jest darmowy krok, tak? Jakby każdy może sobie przejść go, zobaczyć, jak u niego wygląda wygląda właśnie ten styl życia. My to podsumowujemy na koniec w raporcie. No i, no i wtedy też dajemy rekomendacje odnośnie substancji. Natomiast przechodząc do tego, kto to, kto to wybiera, bo to jest, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne pytanie, u nas każdy skład każdy, bo to jest też istotne, że jakby żaden nie przechodzi bez, bez kontroli, jest weryfikowany przez dietetyka klinicznego. To znaczy, to jest dietetyk po studiach medycznych, czyli dietetyk, który realnie ma wiedzę do tego, żeby zarekomendować konkretne substancje. I u nas zawsze pierwszym krokiem jest to, co przygotuje nam algorytm, zaproponuje pierwszy, pierwszą wersję składu, natomiast zawsze po tym etapie algorytmu, zawsze jest też etap dietetyka, który to weryfikuje, który ewentualnie dokonuje pewnych jeszcze korekt, no i wtedy, wtedy jeśli taka osoba, taki klient zdecyduje się na współpracę z nami, i my wtedy to, to, to wpuszczamy do tego, żeby to zostało ręcznie zmieszane, bo też to jest ważne, że każdy, każdy skład jest ręcznie mieszany, przez co no, też zachowujemy tutaj najwyższą jakość i też korzystamy z najwyższej jakości składników. No tak, ale sama ankieta nie wystarczy, żeby sprawdzić tak naprawdę, bo my możemy mieć jakieś swoje przekonania na temat zdrowia i to mogą być błędne przekonania na temat zdrowia, a czy robicie jakieś badania, bierzecie albo robicie, jakie badania robicie? Tak, tutaj ogólnie pierwszym krokiem zawsze jest wywiad medyczny, natomiast duża część klientów, gdy zaczyna z nami pracować, chce doprecyzować swój skład właśnie o badania. My tutaj korzystamy głównie z badań krwi, czyli to są badania krwi takie standardowe, które można wykonać w każdej, w każdej przychodni. Natomiast również personalizujemy ten skład, na przykład to badanie włosa czy badanie DNA, więc to już zależy od danej osoby, tak jakby w jakim kierunku, w jakim celu tak jakby chce zacząć ten, ten preparat stosować. No i wtedy my doradzamy, co można, jakie badania konkretnie można zrobić. Wtedy jak taka osoba nam wyśle te badania, my doprecyzowujemy skład i jeszcze go ulepszamy w oparciu o te badania. Natomiast jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym tutaj doprecyzować, powiedzieć z mojej strony która jest jest bardzo istotna to jest to że same suplementy w moim odczuciu jakby to co my robimy pod kątem suplementacji to jest pewna ewolucja suplementów dlatego że my realnie Dajemy możliwość spersonalizowania składu w oparciu o profesjonalną wiedzę, a nie w oparciu o przeczucie, tak? Czyli nie jest tak, że jedziesz w samochodzie, słyszysz reklamy w radio i wtedy, wtedy podejmujesz decyzję, jaki suplement wybrać. Tylko my dajemy realnie dietetyka, który ten skład personalizuje w oparciu o profesjonalną wiedzę, ale tak jak nie powiedziałem, w oparciu o przeczucie. badacie włos, tak? Tak, to jest jedno, jedno z badań, które możemy wykonać. Włos jest w tyle ciekawym badaniem, że tam sprawdzamy mineralizację organizmu, można powiedzieć. Czyli sprawdzamy 24 biopierwiastki, 5 metali ciężkich. Natomiast no, jest to jedno z badań i po prostu dobór badań zawsze zależy od danej osoby, która, która po prostu chce badanie wykonać. Tak? I wtedy my to zlecamy na zewnątrz i taka osoba może, może, może wtedy skorzystać. z czegoś takiego. Już nie przypomniałeś mi, mówiłeś mi, Radek, przynieść badania. Moi drodzy, ja postanowiłem dać te badania i spróbować dobrać sobie właśnie ten sandus pode mnie. Już abstrahując od mojego stanu zdrowia, ci słuchacze, którzy wiedzą, że wykryto u mnie trzy miesiące temu guza nowotworowego, złośliwego, którego się pozbyłem na szczęście. Tak czy inaczej, być może w. To, że się pojawił, ma wpływ niska odporność, znaczy niska odporność, no słaby system immunologiczny. Słaby system immunologiczny spowodowany mo może być właśnie przez yy, niedobór, niedobory różnego rodzaju substancji. Co o tym myślisz? To, co jest istotne, no to trzeba pamiętać, że suplementy nie leczą, tak? Suplementy nie są lekami, suplementy uzupełniają pewne niedobory, które my wykrywamy. Natomiast faktycznie jest tak, że jeśli takie niedobory, gdzieś tam przez dłuższy czas, jakby no czujesz u siebie, no to, to może na pewno wpływać w znaczący sposób na twój stan zdrowia. Nie chciałbym się odnosić bezpośrednio, oczywiście do Twojego przypadku, dlatego że tutaj jednak bardzo istotne jest to, żeby konsultować coś takiego z lekarzem, też dobrze konsultować to z dietetykiem klinicznym, takim, który. Który ma wiedzę też no, stricte medyczną w kontekście wsparcia leczenia, szczególnie wybranego przez To ekran. znaczy, Michał, u mnie organizm dawał sygnały przez lata, które ja ignorowałem. Przez 3-4 lata ostatnie dawał sygnały, więc, więc trochę, trochę warto było już wziąć się za siebie, no ale lepiej późno niż wcale, jak to mówią. No tak, to cieszę, cieszę się, że tak czy inaczej o to dbasz, bo to jest, to jest bardzo istotne. Także moi drodzy, badajmy się niezależnie od badań krwi, trzeba robić USG brzucha też, bo mi wyszło na USG, bo badania krwi pokazywały, że jestem super zdrowy. Więc to taka dygresja zdrowotna, jeżeli pozwolisz. Czym jest nutricjus? Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat w kontekście też twojego wcześniejszego pytania, czyli czym się zajmowałem wcześniej, tak? I skąd to się wszystko wzięło? Nutricus właśnie to jest. Nutricus, nutricus, nie, o, nutricus. nutricus to wymowa, <laughs> wymowa, wymowa dowolna. <laughs> Nutricus jest de facto kliniką dietetyczną, tak jak wspomniałem i to był nasz pierwszy krok w ogóle do pracy z tematami zdrowotnymi. My w Nutricusie mamy dwa takie główne obszary, które rozwijamy. Pierwszy obszar to jest obszar dietetyczny, czyli zatrudniamy dietetyków klinicznych, czyli dietetyków po studiach medycznych, którzy pracują z naszymi klientami w kontekście ich diety, ale często diety w kontekście właśnie wsparcia leczenia, czyli na przykład mamy jakąś diagnozę od lekarza i wtedy na przykład kobieta może mieć Hashimoto, to wtedy my ją powiedzmy w tym temacie wspieramy, żeby z tym tematem pracować. Analogicznie insulinooporność, analogicznie też inne kwestie zdrowotne, które, które możemy pomóc, czy tematy sportowe, czy tematy odchudzania. Jak, jak najbardziej te wszystkie tematy wspieramy. Natomiast drugą dziedziną, która jest bardzo ciekawa też w kontekście Nutrikusa, jest właśnie część diagnostyczna. I tutaj ta część u nas jest oparta na m.in. właśnie badaniu włosa, o którym wcześniej wspomniałeś. My to badanie staramy się interpretować bardziej w kategorii właśnie stanu odżywienia, czyli patrzymy jak wygląda stan odżywienia w danym momencie danego organizmu na bazie po prostu próbki włosa, którą pobieramy, badamy w laboratorium i później jak wygląda po danym czasie stosowania po prostu konkretnej diety. Powiedz jak te pomysły powstały na te biznesy, bo jak długo już działasz w tych firmach? To jest już łącznie 8 lat. Więc, więc to już już chwila minęła i tak naprawdę pomysł na nutrikusa wziął się tak naprawdę od dietetyki monapeć sportowej Dlatego, że my zaczęliśmy pracować ze sportowcami, których po prostu zaczęliśmy wspierać i którzy, którzy mie mieli potrzebę w kontekście poprawiania swoich wyników sportowych. Ale my, czyli kto? Ty i? Ja i Tomek, czyli Tomek, Tomek Styk. Tomek Styk, tak, Styk. Pozdrawiamy To jest, wspólnik, z którym założyłem Nutrikusa, to jest wspólnik później, z którym założyłem Sandoza i z którym do teraz współpracujemy. Więc wracając do, do tego wątku, zaczęliśmy pracować ze sportowcami z różnych bardzo dyscyplin, natomiast później przenieśliśmy się tak naprawdę na dietetykę też w innych miejscach. To, co właśnie zawsze nam przyświecało, niezależnie czy to był nutrikus, czy to był sandows, to było to, że my chcemy spowodować, żeby rozwiązania zdrowotne po prostu stawały się coraz prostsze. Widzimy, że główny problem nie jest w tym, że nie potrafimy zrobić rozwiązania, czy dietetycznego, czy suplementacyjnego, czy jakiegokolwiek innego. Tylko problem jest najczęściej w tym, że ludzie przez swój styl życia po prostu tego nie stosują. Tak jak wcześniej wspomniałem. Przez co my dążymy po prostu do maksymalnego upraszczania tego i do tego, żeby to było po prostu jak najprostsze do wdrożenia dla naszego klienta. Okej, okay, a jak to się stało w ogóle, że wpadłeś na taki pomysł? Co robiłeś wcześniej? Wcześniej de facto byłem na, na studiach, akurat związanych troszkę nie z kierunkiem, bo ja jestem po studiach finansowych. Tomasz jest po studiach medycznych, czyli to są tak jakby takie połączenie nastąpiło, w którym stwierdziliśmy, ok, chcielibyśmy wspólnie zrobić coś ciekawego pod kątem biznesu. No i to wyszło z tego, że Tomek wcześniej studiował, już będąc gdzieś tam w liceum, biotechnologię. Więc on, będąc na tej biotechnologii, de facto bardzo mocno poznał w ogóle aspekty tego, jak działa ten właśnie ten aspekt biotechnologiczny, też aspekt badań. Później właśnie poznał doktora, który się skupiał stricte na, na badaniu włosa i na tym właśnie, żeby to badanie włosa interpretować i też jak to badać, jak to standaryzować. No, i na tej podstawie, tak naprawdę, właśnie w kontekście jeszcze tej pracy z sportowcami, zaczęliśmy rozwijać no, ten temat. No i stopniowo, właśnie przez pryzmat różnych doświadczeń, przez pryzmat tak naprawdę gdzieś tam lepszych lub gorszych chwil w rozwoju biznesu, bo każdy pewnie kto rozwijał swój biznes, ten, ten wie, że rozwijanie biznesu to nie tylko są wzloty, ale też duża ilość upadków, na których się trzeba nauczyć sporo. Właśnie doszliśmy do tego, że, że, żeby właśnie rozwijać sandow, nutri oczywiście, jakby też rozwijamy, natomiast no, Triku w tym momencie ma osobny zespół, który już rozwija ten biznes niezależnie od nas. A Sandus, rozumiem, że to jest, to jest taki suplement, który można dostać tylko w internecie poprzez waszą stronę. Nie, nie, nie ma go dostępnego w aptekach ani. W jakiejś innej dystrybucji? Mhm. Na razie nie, natomiast chcielibyśmy też wystawić możliwość, możliwość wprowadzania składu przez lekarzy, tak żeby lekarz, powiedzmy, jeśli ma taką potrzebę, mógł też dobrać skład suplementu samodzielnie. Natomiast na razie, ponieważ też no warto wspomnieć, tak? my jesteśmy startupem, który, który gdzieś tam się rozwija też w kontekście inwestycji, o której wcześniej powiedziałeś Grega Albrechta czy Piotrka Smolenia. Więc my jesteśmy startupem, więc dążymy do tego, żeby skupiać się na tych najbardziej działających po prostu kanałach. Na Najbardziej, najbardziej działającym kanałem jest po prostu kanał onlineowy, czyli kanał, w którym my możemy od razu praktycznie w każdej chwili. No, dostarczyć informacje o tym, co dana osoba powinna przyjmować, tak? Czyli odnośnie tych składników, bez konieczności pójścia do apteki, czy bez konieczności, jakby jakiejś tam większej aktywności. Natomiast to, co jest bardzo ważne, dlatego, że też my, jako firma suplementacyjna, korzystamy z dwóch najważniejszych certyfikatów, które są w farmacji, które świadczą o jakości samego produktu. Po pierwsze to jest certyfikat GMP, to jest certyfikat, który nie jest obligatoryjny w, farm w farmacji czy przy suplementach. I to jest certyfikat, który mówi o jakości składników, które, z których korzystamy. I drugi certyfikat to jest certyfikat ISO 9001 dokładnie, który mówi o jakości procesów, z których korzystamy, jakby produkując sam produkt. Więc to że, to, że to nie jest w aptece, to tak jakby to nie jest, nie jest za bardzo dla nas problem, dlatego że możemy, możemy dużo szybciej, dużo efektywniej, dużo wygodniej dla klienta po prostu produkt dostarczyć. Okej, okay, Powiedz mi, kto najczęściej kupuje ten Sandals. Tutaj mamy zauważyliśmy, bo tak naprawdę produkt jest dla każdego, tak? Czyli jeśli, jeśli każda osoba ma jakiś styl życia, więc de facto możemy się dopasować do każdego. Natomiast zauważyliśmy, że są takie dwie grupy, które są najbardziej zainteresowane współpracą z nami. Pierwsza to są, to są ludzie, którzy pracują najczęściej bardzo dużo, pracują, nie wiem, czy są przedsiębiorcami, czy pracują w korporacjach, czy w jakichś tam firmach różnych. I najczęściej ich główny problem to jest to, że po pierwsze nie, nie mają czasu żeby korzystać ze złożonych rozwiązań czy dietetycznych, czy suplementacyjnych. Po drugie nie mają wiedzy, czy nie wiedzą w jaki sposób z tego korzystać, albo wolą się zdać na kogoś, kto tę wiedzę ma, nawet jeśli mają swoją. A po trzecie czasami rozlatuje im się motywacja w korzystaniu z bardziej złożonych rozwiązań. I to są właśnie czy mężczyźni, czy kobiety, no jakby to są takie grupy, które z nami współpracują. Często też kobiety na przykład ciężarne z nami współpracują, czy kobiety po ciąży, czy które się przygotowują do ciąży. Też w związku z tym, że my jakby opieramy się na no, na rekomendacjach Instytutu Matki i Dziecka w kontekście tego po prostu, co, co dawkować. Więc my tutaj mamy to dopasowane po prostu do rekomendacji w 100%. Miałem pytanie, jakie są zalety, ale domyślam się, że zaletą jest to właśnie dopasowanie indywidualne. To nie jest po prostu produkt zamknięty na półce, który podaje Ci ktoś tam, sprzedawca czy lekarz, czy farmaceuta w aptece, tylko po prostu rzeczywiście jest to dobrane na podstawie człowieka. Więc domyślam się, że tak. A jeszcze jakaś zaleta? Wiesz co, tak szerzej nawet bym spojrzał. My lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy suplementacją drugiej generacji. W naszym mniemaniu to oznacza tyle, że my nie dość, że personalizujemy ten produkt, czyli dopasowujemy odpowiednie składniki z odpowiednimi dawkami, pakujemy go w jedną saszetkę, jakby, no, która jest maksymalnie wygodna w kontekście też stosowania i w kontekście regularności przyjmowania. To ważne jest to, że my też mamy model, w którym to nie jest produkt, z którego korzystasz raz. To jest produkt, z którego korzystasz regularnie przez dłuższy okres czasu, dzięki czemu my mamy taki, można powiedzieć, łańcuch pod kątem samego feedbacku. Tak? Czyli dajemy feedback klientowi, co się zmienia, klient daje nam feedback, co się zmienia, dzięki czemu my cały czas dopasowujemy regularnie produkt do zmieniającego się stylu życia. To znaczy, że de facto nie dość, że on jest dopasowany do ciebie teraz, to on jest dopasowany do ciebie tak naprawdę co miesiąc, za każdym razem, gdy on do ciebie przychodzi. Więc, I też się dopasowuje do tego, co się u ciebie zmienia. Więc to jest z naszej perspektywy bardzo istotne, i widzimy, że to wpływa bardzo pozytywnie też na, na samą jakość, i na efektywność produktu. Michał, a jak wprowadza się taki produkt w Polsce? To bardzo, bardzo ciekawe pytanie, dlatego że, dlatego że Polska jest dosyć specyficznym rynkiem. Dlatego, że sporo Polaków, bo prawie połowa Polaków, korzysta z suplementacji. Ale co jest ciekawe, są badania, które pokazują, że 75% Polaków korzystających z suplementacji wybiera suplementy samodzielnie. I teraz my sobie zadajemy pytanie: czy osoby wybierające te suplementy mają wiedzę, jak to robić? Natomiast sam rynek, i tak jakby rynek, na którym się poruszamy tutaj w Polsce, jest o tyle ciekawy, dlatego że my coraz bardziej przekonujemy się do, do produktów premium, tak, czyli produktów, które gdzieś tam mają jednak troszkę wyższą jakość. Natomiast dalej byśmy chcieli jednak mieć to gdzieś tam zbalansowane, tak, cena versus jakość. Dlatego też wprowadzanie produktów w Polsce, szczególnie produktu, który jest produktem jednak droższym, tak, bo to sobie trzeba powiedzieć, jest pewną sztuką. Pewną sztuką też komunikacji, sztuką pokazania tego, sztuką też zbudowania czegoś, co jest po prostu bardzo wartościowe dla klienta i co, co po prostu no, przekłada się dla tego klienta no, na najlepszy efekt możliwy. My, my, my dosyć lubimy rynek Polski, dlatego że nam się tutaj podoba to, jak, jak ta, jaka jest ta dynamika właśnie też też, też pozyskiwania pozyskiwania nowych klientów. Dobrze, ale jak wygląda ta świadomość Polaków, jeśli chodzi o suplementację? Ze świadomością jest bardzo różnie i to jest, i to jest często coś wręcz negatywnego, bym powiedział. Część Polaków rzeczywiście jest coraz bardziej świadoma odnośnie suplementacji, natomiast widzimy, że na rynku związanym z suplementami czy z dietą pokutuje ogromna ilość różnych przekonań. I te przekonania w większości nie mają żadnego pokrycia, jeśli chodzi o realnie przeprowadzone prace naukowe i realnie przeprowadzone no, dowody gdzieś tam medyczne. Przez co no, tak naprawdę z naszej perspektywy jest to pewna trudność, dlatego że każdy ma gdzieś swoje zdanie na, na temat tego, co jest dobre, co nie jest dobre. I my próbujemy wprowadzić taki troszkę trend, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby jednak oparli się na profesjonalnej wiedzy. Wiesz co, ja muszę tutaj się wtrącić, bo zgadzam się z tobą, ponieważ obserwuję YouTube'a. Widzę, to, co się dzieje na YouTube'ie i widzę, że powstało bardzo dużo różnego rodzaju guru odżywiania, i każdy z nich propaguje jakiś swój styl odżywiania i suplementacji. Tworzą po jakimś czasie, kiedy zdobywają. Popularność, zaczynają się pojawiać już suplementy przez nich tworzone. Te suplementy mają w ogóle ceny z sufitu. Tak jak się popatrzy na skład, to można sobie hurtowo zamówić te z Chin w ogóle te, te, te proszki. No ale to jest markowane przez nich i sprzedaje się dzięki charyzmie. A charyzma to nie jest treść, trzeba odreźnić. Ludzie nie odróżniają tego. Kiedy ktoś mówi bardzo. Jest bardzo pewny siebie. Używa skomplikowanych sformułowań, to ludzie automatycznie przywiązują się do tego i zaczynają to bronić, wręcz bronić, stają się wyznawcami, i to jest przerażające. Ja, kiedy mam jakąś filozofię, albo czytam jakąś filozofię, to ja zawsze kwestionuję to, co słyszę, i kwestionuję tę filozofię, którą wyznaję i podaję. Cały czas sprawdzam. Nie mam czegoś takiego, że a ten pan Ziemba mówi, żeby tutaj pakować coś do ten proszek, brać i ja i, i jak ktoś napisze coś złego na Ziębę, to powiem, że jest idiotą. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nigdy nie będę, nie wybiorę sobie jakiegoś tam guru. I to mnie właśnie najbardziej przeraża, że ludzie nie patrzą na wyniki badań, tylko wierzą w ślepo, tylko dlatego, że ktoś pewny siebie mówi i ładnie wygląda przed kamerą i to wszystko. W 100% się zgadzam. Powiem Ci, bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś. Z mojej perspektywy, my właśnie próbujemy przekonać Polaków do tego, że ten wybór to nie jest wybór emocjonalny, tylko to jest wybór merytoryczny. Tak? Zdrowie to jest coś tak bardzo złożonego gdzieś tam w czymś, co się poruszamy, że nie powinno to być traktowane emocjonalnie. To powinno być traktowane merytorycznie, to powinno być traktowane na bazie po prostu tego, co jest realnie sprawdzone, co działa. I po prostu na tym się należy opierać, tak? I wtedy monitorować, oczywiście, stopniowo, co u takiego klienta się dzieje, czy u takiej osoby się dzieje. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, traktować to absolutnie w 100% merytorycznie. Dlaczego? Bo ludzie popełniają mnóstwo błędów poznawczych przy ocenie zdrowia. Mówią, że komuś coś pomogło, dlatego że sąsiadce pomogły bańki, no to wszystkim musi pomóc. Ale nie sprawdzają statystyk, nie sprawdzają, ile osobom pomogły te bańki na, na coś tam, prawda? O to chodzi, żebyśmy przestali. Robić błędy poznawcze. Zaczęli kwestionować nasze postrzeganie, że my nie robimy badań. Ja, na przykład, teraz zmieniam swoje podejście do jedzenia. Stałem się wega, wegan, weganinem, to się poprawnie nie mówi, weganem, tylko weganinem i dodatkowo bezpieczywa. chociaż to już jest mój wybór, chociaż o wiele mi jest bez niego, jak zauważyłem od trzech miesięcy. Ale ja biorę, podjąłem tę decyzję na podstawie badań, tak zwanego China Study, dokonanego chyba w latach 80. przez Chińczyków w całych Chinach, gdzie zbadano właśnie prowincje, gdzie była dieta obfitująca w mięso, jaka zachorowalność na nowotwory była. I wynik tej China Study, można poszukać w Google, jest piorunujący. I to jest badanie, które wiąże mnie, a nie to, że sąsiadce pomogła, a drugiej nie. To jest, to jest bardzo, Z mojej perspektywy, to jest bardzo dobrze, że właśnie się na tym opierasz, bo no jednak gdzieś tam ten kierunek, żeby, żeby korzystać z takiej wiedzy, jest na, pra, na pewno bardzo ciekawy. Natomiast ważne też z mojej perspektywy jest to, że też każdy organizm jest troszkę inny i warto testować różne rozwiązania, w zależności po prostu od tego, jakby co widzimy, że nam służy, co widzimy, że nam służy jednak troszkę mniej. No tak, tak jeszcze na dokładkę ode mnie. Tak, tak. Nawet słyszałem od lekarza jakieś takie zdanie. Jednego nie, nie podam nazwiska lekarza, żebym wrócił do mięsa, żebym wrócił do mięsa, daj spokój w ogóle. Przestań z tym mięsem. Co ty robisz? W ogóle. Dziwne. No ale to jest mój wybór. To jest mój wybór. Co wy robicie, żeby zmienić właśnie tą świadomość? Poza reklamowaniem swojego produktu. Czy masz jakieś występy albo coś takiego robiłeś? Mhm. Znaczy rzeczywiście tutaj głównie to jest przez moje, przez moje gdzieś tam występy w różnych miejscach. No na nieszczęście nie mamy jeszcze aż tak dużej nośności, żeby, żeby, żeby o tym mówić coraz szerzej. Natomiast widzimy, że czym bardziej docieramy do ludzi, czym bardziej z nimi gdzieś tam rozmawiamy, czym więcej też osób z nami współpracuje, tym bardziej ta świadomość ulega zmianie, dlatego że też osoba, która gdzieś tam zaczyna nawet z nami współpracować, jakby zdaje sobie sprawę, że ona nie musi być ekspertem w tym temacie bo pytanie, czy jak idziesz do prawnika, to czy musisz być ekspertem prawa? Oczywiście, powinieneś wiedzieć mniej więcej o co chodzi, z czym idziesz i tak dalej, ale po to jest prawnik, czy po to jest stomatolog, czy po to jest lekarz, żeby ten temat po prostu ci zapewnił, tak? żeby on się po to kształci, po to się edukuje, żeby, żeby ten temat po prostu za ciebie, za ciebie zrobił. Więc no, my namawiamy ludzi do tego, żeby po prostu no, zaufali specjaliście, który no, ten temat za nich zrobi. Jak wygląda prowadzenie takiego startupu? Możesz się podzielić jakimiś doświadczeniami. Jak najbardziej. To jest, to jest, myślę, jeden z ciekawszych tematów, o które mogłeś zapytać. Dlatego, że prowadzenie de facto startupu. No startup to jest, to jest gdzieś seria eksperymentów, tak naprawdę, które, które się robi, żeby dojść do pewnego modelu. Tak? Bo to jest... No właśnie, dlaczego nazywacie się startupem? No właśnie. Startup jakby z mojej perspektywy to jest. To są właśnie eksperymenty, czyli to jest próba dojścia do modelu, w którym wprowadzasz nowy produkt. No bo umówmy się, my mamy produkt, którego w ogóle nie ma w Polsce, nawet za bardzo go nie ma jeszcze w Europie. W Stanach zaczynają się pojawiać pierwsze takie, takie projekty jak my. No i teraz yy, nikt nie robił czegoś takiego wcześniej, nikt y, tego nie sprzedawał wcześniej, przez co to jest o tyle skomplikowane, że nikt nie wie, jak to robić bo inaczej jest, jak powiedzmy otwierasz, nie wiem, budkę z kebabem albo otwierasz gabinet stomatologiczny albo otwierasz sklep spożywczy albo nawet, nie, nie wiem, coś bardziej złożonego, tak, ale coś, co już istnieje i po prostu kopiujesz model biznesowy, a inaczej jest, jak musisz dojść do każdego elementu modelu biznesowego samodzielnie. I dlatego my traktujemy siebie w kategorii startupu, dlatego że my nie dość, że właśnie musimy dochodzić do tego, do tego modelu biznesowego samodzielnie, to jeszcze na dodatek jesteśmy bardzo mocno technologiczną firmą. Czyli my się opieramy na tym, żeby właśnie realnie pracować na bazie danych, a nie na bazie gdzieś tam przeczuć. Czyli staramy się właśnie po to, jest na przykład wywiad medyczny, czy po to są badania krwi, żeby właśnie na bazie danych uczyć się tego, jak ten klient de facto powinien, co ten klient powinien dostawać, jak ten klient powinien de facto z nami współpracować. Chciałbym zapytać Cię o plany. Czy chcecie ograniczyć się tylko do naszego rynku, czy idziecie, jak ktoś mówi, go global na cały świat? Pytanie jest, pytanie jest bardzo dobre. De facto już zaczynamy sprzedawać za granicą, czyli mnóstwo Polaków z różnych krajów, też poza Polską, zamawia u nas sandows. My oczywiście to dostarczamy, już to się dzieje. Na razie mamy jeszcze przetłumaczoną naszą stronę tylko na polski, ale już myślę w ciągu tygodnia, czyli do końca, de facto sierpnia, pracujemy nad tym, żeby ją przetłumaczyć na język angielski. To znaczy, że chcemy zacząć pozyskiwać klientów już z każdego miejsca, po prostu na ziemi tak żeby to, co robimy, po prostu mogło systematycznie no, się rozszerzać. Też widzimy, że taki produkt, ponieważ tego w Europie jeszcze nie ma, zaczynają gdzieś tam, tak jak powiedziałem, w Stanach powstawać pierwsze, pierwsze tego typu rozwiązania, to taki produkt widzimy, że po prostu no, bardzo się podoba ludziom, dlatego że realnie my się nimi opiekujemy, czyli my wchodzimy w coś więcej niż dostarczanie im zwykłego pudełka, które, w którym po prostu nie mają te saszetki. Więc jak najbardziej idziemy globalnie, jak najbardziej traktujemy ten biznes de facto od pierwszego dnia, gdy go, gdy go zaczęliśmy tworzyć. Traktujemy go jako coś, coś większego, coś co mamy nadzieję będzie obecne tak naprawdę wszędzie. Nie, że jest samą pracą. Powiedz mi jak wygląda Twój dzień w ogóle. No dobrze, powiedz taki dzień pracy, jak u Ciebie wygląda, do której pracujesz, do której wstajesz. Okay. Ja najczęściej wstaję około 6-7. Wtedy mam trochę czasu dla siebie, kiedy mogę, kiedy mogę pomyśleć, kiedy mogę przygotować się do nadchodzącego dnia tak, żeby sobie go zaplanować, żeby się zastanowić, co, co powinno tak jakby nadejść danego dnia wtedy, gdy już mam ten temat skończony, często sobie biorę prysznic, często im śniadanie, jest taki etap przygotowania Zandos etap... i potem śniadanie, Tak, na, po najpierw schodaniu. śniadanie, potem sandals. także to jest to jest to jest ta kolejność. Wtedy mam aspekt ten taki poranny, można powiedzieć zamknięty. Wtedy, wtedy jadę do, do naszego biura i w biurze już najczęściej mam bardzo dużo bardzo dużo gdzieś tam z zespołem pracy. Z mojej perspektywy, jako osoby zarządzającej, i to myślę też a propos swojego ostatniego pytania, czyli jak wygląda praca w startupie. I ja staram się coraz bardziej dążyć do tego, żeby pracować z kilkoma takimi kluczowymi elementami tej firmy. Po pierwsze, to jest wyznaczanie pewnej wizji samego biznesu, czyli w ogóle o co nam chodzi w tym biznesie, jak chcemy ludziom pomagać i dlaczego chcemy ludziom. Pomagać. Drugi to jest aspekt rekrutacji, czyli dążę do tego, żeby rzeczywiście tworzyć najlepszy zespół możliwy do tego, żeby dany, dany temat pociągnął po prostu. Czyli z jednej strony ludzi najlepszych do tego, żeby tworzyli najlepsze oprogramowanie dla naszych klientów, z drugiej strony najlepszych dietetyków i tak dalej. I de facto to jest pewne takie spięcie tego wszystkiego, żebym, żebym de facto mógł, no właśnie, przyjść do ciebie i ci o tym na koniec opowiedzieć. Wtedy to jest taki dzień pracy, kiedy oczywiście też wpada mnóstwo rzeczy takich poza takimi właśnie głównymi, na które staram się najwięcej uwagi zwracać. Wpada też oczywiście dużo rzeczy takich operacyjnych, nad którymi muszę się pochylić, które muszę, które muszę zrobić. No i gdy dzień pracy się kończy, wtedy idę bardzo często potrenować. Ja trenuję akurat boks. Także to jest, to jest moja, mój taki konik. A nie masz nosa takiego bukselskiego. <laughs> nie, nie teraz, już, teraz już bardziej amatorsko. Natomiast mi, tak w kontekście właśnie, boks akurat nie jest sztuka walki, natomiast w kontekście sztuk walki, które wcześniej trenowałem, mi zawsze bardzo imponowało to, że za każdą sztuką walki stoi pewna filozofia. I to, co, to, co jest ciekawe, na przykład gdy trenowałem aikido, które było wcześniej dla mnie bardzo, bardzo ważne, Yy... Nauczyłem się na bazie tej sztuki walki czegoś na przykład bardzo ważnego w kontekście biznesu. Taką jedną myśl. Nie wiem, czy teraz się mogę tym podzielić. Wykorzystywać co za siłę? Dokładnie. Wykorzystywać. Trenowałem aikido do liceum. <laughs> Ale widzisz, to jest, to jest fantastyczne, dlatego że ty tak naprawdę trenując taką sztukę walki nie trenujesz tylko ciała, tylko też trenujesz swój mózg. Tak? I ja, ja patrzę, jak ta myśl, o której właśnie powiedziałeś, czyli energia, która płynie do ciebie, Nigdy nie rób czegoś takiego, żeby stawiać ci opór, tylko najpierw ją przepuść, a dopiero później przekieruj ją w odpowiednie miejsce. Tak? I, I to z mojej perspektywy jest coś, co biznesowo mi bardzo osobiście pomogło. No podaj przykład takiego. Takiej filozofii, gdzie można to zastosować w praktyce. Choćby z ludźmi, z którymi współpracujesz. Tak? Często jest tak, że masz zespół, w którym masz spory, w którym masz gdzieś tam różne punkty widzenia. No i teraz pytanie, jaka powinna być rola lidera? Z mojej perspektywy, rola lidera, który kieruje takim zespołem, powinna być taka, żeby energia, de facto, która powinna być energią kreatywną, tak? bo to, że ludzie się spierają, najczęściej nie jest uwarunkowane tym, że oni chcą zrobić coś złego, tylko jest uwarunkowane tym, że mają różne punkty widzenia. Więc wtedy uważam, że rolą lidera właśnie jest odpowiednie przekierowanie tych różnych energii, tak? Tych różnych energii, żeby szły w jednym kierunku. I to jest właśnie taka filozofia aikido, która, która według mnie w tym się bardzo sprawdza. Czyli zobacz, w jakim kierunku idą energie płynące do ciebie i tę energię przekieruj w kierunku, który jest najlepszy możliwy, tak? Jakby z, z punktu widzenia tego, co ty uważasz jako lider, albo tego, co uważa zespół wspólnie. To jest choćby, choćby gdzieś tam jeden przykład. W negocjacjach, choćby z klientem, tak? Też w negocjacjach z klientem, klient też, jeśli ma oczywiście dobre zamiary, to chce się z tobą dogadać. Natomiast nigdy nie będzie tak, albo rzadko jest tak, że od razu przychodzisz i jest umowa, tak? Raczej jest tak, że trzeba nad tym troszkę popracować. No i takich obszarów, w których, w, których, w których coś takiego jest, z mojej perspektywy jest bardzo dużo, i, i, i dzięki temu, że mam punkt, czy właściwie mam taki model myślenia, w którym, w którym myślę właśnie o tym, żeby tę energię bardziej przekierowywać i bardziej jakby nie, nie stawać jej naprzeciw, tylko raczej ją właśnie przekierowywać, to dzięki temu widzę, że w wielu sytuacjach, w którym gdybym nie miał tego modelu myślenia, bym sobie dużo gorzej radził. Okej, okay, no dobrze, ale co, idziesz trenować, tak? Plan, do której pracujesz? Wiesz co, bardzo różnie. No, staram się tak pracować obecnie, żeby w biurze siedzieć jak najkrócej teraz, czyli żeby wychodzić jak najwcześniej, żeby bardziej właśnie przekierować się na pracę z ludźmi, czyli na pracę właśnie po, pod kątem rozmawiania z ludźmi, jakby konsultowania pewnych rzeczy. No i żeby też pracować więcej zdalnie, czyli żeby bardziej właśnie ten dzień pracy był taki można powiedzieć elastyczny, czyli żeby on się dopasowywał do konkretnych wyzwań, które mam danego dnia i też, żeby było coraz więcej czasu na takie strategiczne planowanie. Bo widzę, że i to w życiu miałem wiele razy takie doświadczenie, że największe błędy, które popełniłem i największe jakby straty czasu, które gdzieś tam miałem swojego w życiu wynikały głównie z tego, że nie, nie, nie poświęciłem wystarczająco dużo czasu na planowanie. Czyli na przemyślenie po prostu pewnych rzeczy od A do Z, bo z mojej perspektywy, na przykład jak ja robię jakiś większy projekt strategiczny, to lubię o nim bardzo długo pomyśleć, i jak wykonujemy go jako zespół, to wtedy to jest tylko jedno proste uderzenie, które ma być po prostu bardzo dokładnie wymierzone, tak, żeby po prostu ono zabrało jak najmniej energii każdej osobie zespołu. Więc ja, ja tak w ciągu dnia właśnie coraz więcej staram się czasu poświęcać na myślenie po prostu o różnych kwestiach związanych z tym biznesem. Tak, żeby po prostu rzeczy, które robimy jako zespół, no, zabierały nam coraz mniej czasu. No i wieczorem, no, już gdzieś tam spędzam czas z moimi bliskimi, tak, żeby się bardziej zrelaksować, też to oczywiście różnie wychodzi w kontekście prowadzenia biznesu. Natomiast natomiast dążę do tego oczywiście, żeby też tego czasu z bliskimi, no, coraz więcej było, staram się czytać. Na przykład, w weekendy staram się czytać, żeby cały czas poszerzać swoje horyzonty. Tutaj też staram się odchodzić od kwestii biznesowych, żeby to nie był tylko biznes, tylko żeby to też były jakieś rzeczy, na przykład związane troszkę bardziej Filozofią, rzeczy troszkę związane na przykład ze społecznymi kwestiami, czy z gospodarką, bo np. to jest coś, co mnie bardzo interesuje. No i to jest, to jest taka kwestia pewnej relaksacji, tak? Czyli pewnego troszkę przekierowania, próby właściwie przekierowania umysłu na, na inne tory. I, I słuchasz podcastów? Jakich i dlaczego lepiej teraz? <noise> to chyba nie ma mnie to do dodania. <noise> Tak, oczywiście, staram się słuchać podcastów. Oczywiście, lepiej teraz. Greg Albrechta też staram się regularnie słuchać. Zresztą miałem przyjemność być u Greg Albrechta i, i szczerze powiedziawszy, osoby, które zaprasza, też w moim odczuciu są, są fantastyczne gdzieś tam już, już które, które gdzieś tam były dalej też. Też staram się słuchać anglojęzycznych podcastów. To oczywiście zależy wszystko, wszystko od czasu, aczkolwiek osobiście w Twoim podcaście mi się bardzo podoba ten właśnie element filozoficzny z nastawieniem na stoicyzm. To jest coś, co, co, co w Twoim podcaście jest uważam absolutnie wyróżniające się, i uważam, że jest na pewno bardzo ciekawie przekierowujące nasze myślenie o tym de facto co jest ważne, co nie jest ważne, jak emocjonalnie też sobie radzić z różnymi rzeczami i tak dalej. Super. No bardzo się cieszę, że ci się podobają te podcasty. Ja bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Słuchaj, doszliśmy prawie do końca. No i na koniec chciałbym wiedzieć jaki prezent masz dla słuchaczy lepiej teraz? Tak, na koniec jest prezent dla słuchaczy lepiej teraz. No oczywiście najlepszą rzeczą, którą mogę dać do wypróbowania tych, tego wszystkiego, co powiedziałem de facto, to jest po prostu wypróbowanie Sandals i zobaczenie, jak, jak to działa w praktyce. To jest taka oferta, której my praktycznie już nikomu nie dajemy, więc tutaj to jest. Normalnie kosztuje 200 zł, tak? tak? Normalnie, normalnie, za kosztuje, tak normalnie kosztuje 200 zł. Pierwszy miesiąc normalnie kosztuje 99 złotych i, i staramy się już po prostu nie dawać dniżek, bo też jakby traktujemy ten produkt bardzo bardzo poważnie. Natomiast no tutaj dla osób, ponieważ bardzo cenię tę też grupę, która, która jest słuchaczami lepiej teraz, bo też gdzieś tam mieliśmy styczność z tymi osobami już, już trochę. No to, no to przygotowaliśmy dodatkowe 50 zł zniżki od, od pierwszego miesiąca. Czyli pierwszy miesiąc dla słuchaczy kosztuje 59 zł. Tak, żeby mogli po prostu przetestować to taniej, i, i to jest oferta, którą, którą, którą składamy na ich ręce. Żeby, żeby skorzystać z, z, z pierwszego miesiąca, wystarczy przy zamówieniu wpisać kod lepiej teraz. I to jest kod, który jest specjalnie dla was przygotowany. To się jakoś wpisuje małymi literami razem czy jak to się wpisuje ten kod? Bo tak. czasami są problemy z tego co wiem. Oczywiście, to się wpisuje razem małymi literami po przejściu wywiadu, gdy już przejdziecie wywiad, na koniec macie okno, gdzie możecie zamówić i tam jest okno do wpisania po prostu kodu. Wpisujecie lepiej teraz i macie dodatkowe 50 zł zniżki, czyli wtedy pierwszy miesiąc kosztuje 59 zł i możecie go przetestować i zobaczyć Będę też bardzo wdzięczny, jeśli wrócicie do mnie ze swoją opinią, nawet jeśli nie przetestujecie, co o tym sądzicie. Każdy feedback jest dla nas bardzo cenny. Super, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Ja dziękuję. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, pozostaw proszę pozytywną recenzję na iTunes. Pozwól, że zakończę słowami epikteta z Hieropolis. Nikt nie będzie na Ciebie wywierał wpływu, nikt nie będzie sprawiał Ci przeszkód, nie będziesz nikogo złożyć, nie będziesz nikogo oskarżał. Nie będziesz nic czynił wbrew woli swojej. Nikt nie wyrządzi ci krzywdy. W nikim nie będziesz miał wroga. Niczego nie doznasz, co byłoby szkodliwe dla ciebie. Na co dzień poznaję i praktykuję filozofię stoicką. Czytam Epikteta bardzo często i ciebie zachęcam do tego samego. bo wierzę, że te słowa, słowa właśnie Epikteta z Hieropolis staną się twoją rzeczywistością. Nie odkładaj zmiany swojego życia na lepsze na następny dzień. Zrób to teraz. Lepiej teraz. A jeśli potrzebujesz pomocy, mojej pomocy, słuchaj podcastu Lepiej Teraz i wejdź na stronę lepiejteraz.pl łamane na kurs. Tam znajdziesz wszelkiego rodzaju dalsze informacje, co robić dalej. Także życzę Ci pięknego dnia i do usłyszenia.